No i lecimy do krzyża, do miejsca oznaczonego krzyżykiem, znaczy krzyżem, nie krzyżykiem, krzyżem na mapie. I jesteśmy... Tu ma być wesoła, tak mi się zdaje. A tutaj damy sobie smutną... No dobra, dobra, rozumiem. I dajemy... No. Otwórz się. I mamy jakiś filmik. To chyba dobrze. Coś tu się trójeczka włączyła. Powoli, żeby nam nic nie wyskoczyło. Co jest grane? I zobaczmy, czy da się otworzyć. Może polecimy do piwnicy, sprawdzić noże. Dostaję taką podpowiedź i będę się stosował podpowiedzi, bo dzisiaj naprawdę mi nie idzie. Czy to jest tutaj? Nie, to nie tutaj. I to również nie tutaj. Czyli muszę jeszcze raz przekręcić wajchę, magiczną wajchę przeznaczenia, dzięki której Alex dociera w różne zakamarki swojego domu, których nie znał i nigdy wcześniej nie widział. Bardzo podoba mi się tekstura zrobiona. No i zobaczmy, może tak mi się wydaje przynajmniej, że teraz mamy coś zrobić z nożami. Nic mi stąd nie wyjdzie. Zero schizów i zero schizmów i zero tańczących z falami. Co to jest? O, to znowu ta rura. I lecimy. O, możemy wsadzić schizmowi nóż mordercy w głowę. Zobaczmy, co się stanie. O, kolejny filmik. Znowu coś się... Aha, jeszcze mam ordery, ale nie wiem, gdzie je umieścić. Kurde. A może właśnie, tutaj kolega mi podpowiada, że ordery mogą się znaleźć na gwoździach leżących tutaj właśnie na tych. Zobaczmy, może masz rację, nie, tu już nic nie możemy zrobić. I strata 14,5 sekundy, ale już się odrabiamy, leci Alex jeszcze szybciej niż zazwyczaj. Przeciska się przez różne rury i przez kuca pod różnymi dziwnymi rzeczami. Także lecimy do bramy i zobaczmy, czy możemy ją otworzyć. Chciałbym wreszcie opuścić ten straszny dom Alexa, w którym zginąłem 3 razy. Nawet tyle razy nie zginąłem. I co teraz? Musimy gdzieś umieścić ordery, ale nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. To możemy może też odepchnąć? Chyba nie. Medal za złoczyny. Dobra, to sprawdzamy teraz górne pomieszczenia. No tu sporo łamigłówek zastosowali twórcy gry. Co mnie się bardzo nie podoba. Nie wiem jak wam. A już chyba wiem, co oznaczają te symbole. Maski zrobiłem, czyli pojawił się symbol na górze. Noże też zrobiłem, czyli pojawiło się to dziwne V. No i teraz otworzyło mi się, nie wiem. Ta trójeczka mi się otworzyła, czyli coś na górze muszę zrobić. No i lecimy na górę. Do 9, czy... Może, nie wiem, czy to 9, ale tak to nazwę. 9 albo... Microidis. Microids, bo ma podobne logo. Dobra, czyli lecimy najpierw do... Microidis. I tutaj znaleźliśmy, nie wiem, czy na strychu możemy gdzieś tu zrobiliśmy schizma, czyli tu nie powinno być żadnych strasznych, nieprzyjemnych rzeczy. Stąd wzięliśmy medal.
Czyli w Mikroids nie mamy nic zrobić. W MW. Tak, MW chyba. Nie wiem. Dobra, więc wracamy i polecimy teraz sobie do... Do dziewiątki chyba. Do dziewiątki, tak, dobrze. Do dziewiątki. Tu jest dziewiątka. Szybko, Alex, do dźwigni biegnij. Skulnij się po schodach. Jeszcze raz po tych kaflach. Elegancko. I przesuń wajchę. No i otworzyła się nam dziewiąteczka. Już tam lecimy. Jeśli nie, to naprawdę nie wiem. Zbadajmy już chyba wszystkie pomieszczenia. No tu mamy ten, ale już go czytaliśmy. Tykanie zegara, ciemność zatrzymała. Ale się zrymowało, super, właśnie. Tu mamy jakieś... O Jezu, kolejna wskazówka. Stop, 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 ej, ty, Andrzej. Teraz tą bym chciał obrócić, tą. O Boże, która jest godzina? Która jest godzina? Nie wiem, o co w tym chodzi naprawdę. Nie, nie, 15:06, co ty głupoty gadasz. A, 19. Co to za łamigłówki? A może tu mamy gdzieś jakiś zegar, jakaś podpowiedź, nie wiem. W dupę. Czyli znowu 15 minut się męczył nad... Mam jakieś okna, może okna nam dadzą podpowiedź. Ile ważą blachy na przykład? Może to się przelicza na godziny. A może mamy podpowiedź gdzieś tutaj? Nie, Karol, myśl. Może otwórzmy najpierw dziennik sobie. Tu ma, tu nie, tu zdjęcia też nie. Tu techniki. Jeszcze na każdym. Nie. O, w dupę, w dupę, w dupę. I w plecy, i w nerki. Skaczemy tutaj. No ale tu również nic nie ma. Tu był ten królik, to pielec. To pielciuch. Dobra, wracamy do zegara i pogłówkujemy troszkę. Postaram się z całych sił. No to jedziemy.